17 lutego w Kościele Katolickim wspominamy świętego Meshorob Mastoka. Jest to święty ormiański, twórca piśmiennictwa armeńskiego. Legenda mówi, że Ormianie pochodzą od Noego. Zamieszkiwali w okolicach góry Ararat. W pierwszym wieku przed Chrystusem Togrejnes I Wielki zorganizował tam potężnie rozwijające się mocarstwo. O te tereny walczyli zarówno Rzymianie i Persowie. Dalej legenda mówi, że naukę Chrystusa głosili tam apostołowie święty Bartłomiej i Juda Tadeusz. Święty Grzegorz Oświeciciel kontynuował chrystianizację Armenii i przyczynił się do tego, że było to pierwsze państwo, które uznało chrześcijaństwo za religię państwową już w roku 301. Święty Meshorob urodził się w 361 roku w Hasik, w armeńskiej prowincji Taron, obecnie znajdującej się na terenie Turcji. Był wnukiem biskupa Husika i kuzynem arcybiskupa Izaaka Wielkiego. Wychowywał się w szkole Narzeza Wielkiego, znakomitego arcybiskupa Armenii, odnowiciela kościoła w IV wieku na tamtych terenach. Arcybiskup Narzes skierował go na studia do Bizancjum i Antiochii. Tam biegle poznał języki grecki, perski i syryjski. Nawiązał relacje z wybitnymi wówczas teologami. Po powrocie do kraju na krótko podjął służbę wojskową i funkcję sekretarza w kancelarii królewskiej. Gdy miał 27 lat, pod wpływem lektury Pisma Świętego nawrócił się, przyjął chrzest i wkrótce potem przyjął święcenia kapłańskie. Zrezygnował z kariery świeckiej i rozpoczął życie pustelnicze. Współcześni mu opisywali jego surowe praktyki ascetyczne. Równocześnie podejmował też działalność apostolską, przede wszystkim w południowo-wschodniej Armenii, nad rzeką Araks. Jest uważany za twórcę alfabetu ormiańskiego. Piękna legenda dalej mówi, że anioł narysował mu 36 liter, z tylu bowiem liter składa się cały alfabet ormiański. Król Vamshapuch i arcybiskup Izaak Wielki poparli dzieło stworzenia alfabetu ormiańskiego i tłumaczenia Pisma Świętego na język armeński. Przyczyniło się to znacznie do poznania Biblii, sprzyjało utwierdzeniu się chrześcijaństwa wśród Ormian i zdecydowanie zmniejszyło obawy asymilacji z Bizancją i z Persją, a także było podwaliną złotego okresu Armenii. Skupił około siebie około 100 współpracowników i kierował tłumaczeniem na język armeński całej Biblii, tekstów liturgicznych używanych w liturgii do współczesnych czasów, tekstów prawnych, z których wypierano języki perski i armeński, tekstów ojców Kościoła oraz świeckich autorów klasycznych dzieł. W tym języku tworzone były nowe traktaty teologiczne i utwory literackie. Dzięki poparciu cesarza Teodozjusza Wielkiego i biskupa Atyka możliwe było wprowadzenie języka armeńskiego do liturgii. W klasztorach zakładał skryptoria, w których przepisywano teksty, a także dbał o wykształcenie mnichów. W trosce o rozwój chrześcijaństwa wizytował te tereny, na których wcześniej głosił Ewangelię. Zmarł w opinii świętości około 440 roku w mieście Vagarshapat. Jego grób znajduje się w kościele Oksakan. Od 15 wieków opiekuje się nim ród Amatunich. Do grobu pielgrzymują Ormianie już od najmłodszych lat jako wyraz wdzięczności za ukończenie nauki czytania. Jest czczony głównie przez Ormian, modlą się przez jego wstawiennictwo dzieci uczące się czytania i pisania. Módlmy się. Boże światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Meshoroba prezbitera na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.